chłodnawo jest rano i wilgotno. Zostawiam traka. Wstałem później niż chciałem, ale mówię dobra. Do 6 rano mi się nie chciało. W ogóle już się chyba przestawiłem na ten czas tutaj, nie? Także jest teraz godzina 7:30. Jadę i to jest ten szczyt, tylko że tam trzeba za górę zejść i za 9 km, czy nie tak daleko, będę wiedział, czy ta droga jest dobra dla rowerów, czy nie, czy dam radę, czy nie. I to wszystko. Nie ma co, trzeba działać. Jeszcze jak będę w Hope, zadzwonię do Prince'a, czy jaki mają dla mnie plan. Dobra. A jest tam, gdzie dzisiaj chcę dojść. I na tej drodze leśnej czytałem, że rok temu tam właśnie były te operacje. Czeka na się prześla aktualizacja. I lecę, bo tam nie będzie zasięgu pewnie. No i teraz trzeba będzie jechać 3 km poboczem autostradą. Aż do trójki. I to zaraz ta droga tam się zaczyna za tym splitem. Ciekawe, którędy ten. No gdzieś tam lasem ten szlak prowadzi, nie? To będzie ciekawe. I teoretycznie od tego momentu cały czas mam pod górkę już, nie? Do szlaku mam jeszcze 13 km. Ups, nie, zielone mam. 13 km. A do tej drogi 3. No to 3 będę jechał poboczem. Zaraz na autostradę wjadę. Jest znak ostrzegający przed rowerami, więc mówię, no 3 km trzeba to przeżyć. Nic nieciekawe. A jeszcze pod słońce, cholera, to jestem mało widoczny z tyłu, mimo tego, że ten, że mam zapalone światło i te. Oczywiście na taką wyprawę wziąłem zapasową tętkę i tak dalej, ale te moje opony są dobre, nie powinno być problemu. Nawet na autostradzie przez krótką chwilę może zrobić się prawie cicho. Next exit to jest właśnie tu, skrzyżowanie piątki i trójki. Właśnie chciałem nagrać klasyczne engine brake'i. Kiedyś takie nawet w Volvach były. Nareszcie. Zaraz będzie koniec. Tam jakieś roboty na tej trójce są. A moja droga już tutaj gdzieś powinna być. Bo ona zawraca jak gdyby. Wracać z górki to się będzie przyjemnie. Będzie pach pach. No, jestem ciekawy. Gdzieś w ten las. Zobaczcie, tu są odłamki skał, a oni zamykają drogę raz na jakiś czas i robią wybuchy i te skały spadają. Nieźle. Znaczy one nie powinny tak daleko zlecieć, ale może się zdarzyć. Jest moja droga. Tutaj. Na początku będzie asfalt. No for or emergency beyond this point. Be prepared for unmarked hazards, changing weather and road conditions. Use at your own risk. No, zadzwoniłem do Prince'a się upewnić. Ja już wiem, mam ładunek z Coldstream i lecę z tym do Winnipegu. I mam jutro w Coldstream być na 6 rano. To sobie ruszę tak w nocy, nie? O mojej 4:00, 5:00, coś takiego. I do Winnipegu, to spoko, w stronę domu. Przez Kanadę. W górę i w dół. I się kończy asfalt. Zaczynasz wir i z tej drogi będzie jeszcze jedno odbicie i właśnie... To, że będzie pod górkę, to ten, ale że jak będzie tak jak teraz, to... Będzie ok. Active log hauling. Access beyond this point without radio is not recommended. Drive with care and caution. 2023. Ach. Chyba raczej w tym roku nie jeżdżę. I tutaj zaraz będzie odbicie. W lewo. Ściągnąłem sobie mapę offline, Google'a w razie czego, nie?
No i teraz trzeba robić szum, bo tutaj się oddalamy od cywilizacji i tutaj dziki zwierz może być. Na pewno jest. 18% do góry. To grubo. Jeszcze muszę zobaczyć na Google, czy nie minąłem. Nie wiem, widziałbym chyba. Ej, wspinaczka. O panie. Się zastanawiam, czy nie lepiej iść w ogóle na piechotę stąd. No ale do początku szlaku to jeszcze jest. 6 km, 6,5. No jest stromo. Nawet z kłodakiem chyba jadę. Z taką samą prędkością bym szedł. Ale rower biorę, bo będzie łatwiej wracać. Kurde, to traki mogę przyjechać. Samym ciągnikiem przecież. No, tutaj jest ostro. Nie, nie pedałuję, bo mi koło do przodu unosiło aż. Stąd na szczyt mam 10 km. A do początku szlaku 6. Mam nadzieję, że w pewnym momencie będzie płasko, nie? Bo jak nie, no to trzeba iść 4 godziny, dobra. Kurde, żałuję teraz, że nie wyszedłem. Faktycznie jak świtało. Dobra, najpierw, że zawrócę. Góra to jest właśnie to. Trzeba podejmować właściwe decyzje. No ale jakbym był na szczycie o 2:00, słońce zachodzi o 7:00, to a schodzenie mi zajmie mniej czasu, więc jestem w dobrym okienku. Powiedzmy na ostatni gwizdek, ale jeszcze jestem w bezpiecznym okienku, a jak będzie taki moment, że będzie trochę ten płaskiego, to się śmignie rowerem 1-2 km. Chyba tak jakoś będzie, chyba. Jest tu pięknie, ale jest hardkorowo. No to jest 1500 metrów wzwyż, nie? Nie wiem, zobaczę. Na razie się nie poddaję, ale jak zobaczę, że jest lipa, to zawrócę. Bez żadnego wstydu. No tak, jakby podjechał tutaj jeepem. Czy nawet osobówką by dał radę. Tam są w niektórych miejscach takie wyrwy przez wodę zrobione, ale osobówką by dał radę. No, ja byłem tam na dole. Tamte koparki. Tam idzie droga. O panie. Myślałem, że to będzie rowerem do zrobienia, a tutaj trzeba rower ciągnąć. Ale mówię, biorę go, bo zjeżdżać będzie się łatwiej. Nie szybko, ale szybciej niż na piechotę, nie? Żeby to był ten moment, że już trochę można pojechać? Chyba tak. Chyba tak. No i pięknie. Ej, dupa. Długo przyjemność nie trwa. Tu jest gdzieś strumyk. Niedźwiedź lubi być blisko wody. Robię szum. No, jestem dopiero tutaj. I mam taką nadzieję, że jak już się tutaj skończą te takie zawijasy, że tu już będzie w miarę płasko, nie? Mam taką nadzieję, zobaczę. Daleko nie jest do tego. 9 km do szczytu, czyli 5 dotąd. To tak za kilometr mniej więcej tej wspinaczki będę wiedział. No jest wspinaczka, jest. Jak oni tutaj tymi trakami po to drzewo wjeżdżają, to panie, szac, szapoba. Ale jaja, jedzie coś, jeep jedzie, no. Spytam się go, czy mnie zabierze. Zapytaj się, czy ktoś idzie ze mną. Mówię, nie, sam. No i mówią, do zobaczenia na górze. Nie zaproponowali. To się nie będę ich pytał. Damy radę. Przynajmniej raźniej jest, że ktoś jest, nie? Znowu ktoś jedzie, wow. No i gość mnie podwozi.
spoko, to mi bardzo pomogło. Teraz gdzieś schowam rower w krzaki. On mówi, że pierwsze jest ciężko wejść tu na ten, a później w miarę po płaskim, nie? I mówi, żebym o niedźwiedzie się nie martwił, bo nie widać ich tutaj. I powrót będzie łatwy. Tam troszeczkę jest w miarę po płaskim przez kilometr, a później cały czas w dół. I cały czas dobra droga, nie? Super! To zmienia całkiem postać sprawy. Co, to jest początek szlaku, czy co? Tak. Tam jest na jedną górę. Może później ją zaliczę. A tu jest na Hope Mountain. Foot traffic only. Use at your own risk. Ok. Muszę gdzieś rower schować. Mówię tutaj. I tak się mu nic nie stanie, nie? Schowam go tam w krzaczki. To idziemy przez las. Widać, że jest wyrobiony szlak to. Ale jest to, powiedzmy, hardkorowy szlak, bo jestem w ciemnej dupie, jakby coś się stało. Nikogo nie ma. Ale firma wie, że jestem na hajku. Rodzina wie, że jestem na hajku w Polsce. Także powiedziałem, że jak nie wrócę za... O, myślaczki. Jakie nie, to nie ma tak. Jakby coś mi się stało, to mają dzwonić do prynsa. Nie, no będzie dobrze. Tak on powiedział. Tam na górę, jak się już się wejdzie, to się idzie cały czas w miarę po płaskim, nie? Wodę słyszę. Idziemy przez las i patrzymy na ślady. Tutaj ślady butów są świeże. Ten facet mówił, że wczoraj też jakiś tych hajkerów podwiózł, bo byli osobówką i postawili osobówkę na dole, nie? No nie. To mi odjęło co najmniej 2 godziny marszu, nie? Ten podjazd jeepem. Jeszcze wierzę w ludzkość, jeszcze wierzę w ludzkość. Szkoda, że te chmury przyszły. Dość wysokie, bo wysokie, ale... Miało dzisiaj być jasno, nie? To się może jeszcze rozjaśni. No tak, najwięcej wzniesienia to było na tej drodze. Później już jak czytałem, to na szlaku do góry jest tylko 450 metrów, nie? Dobrze jest. Mnie to zawsze fascynowało, jak ludzie sobie wymyślali te ścieżki, nie? Szlaki, żeby dojść na górę. I ten pan, co mnie podwoził, powiedział, że warto jest wejść na szczyt, bo jest piękny widok. I mówi, jak tylko wyjdziesz już z tego lasu, to już będą ładne widoki. 4 kilometry. Pół już mam za sobą. I nie jest tak stromo. Tak jak ten Roger Pass nazywa się, tam gdzie są te tunele. No to był jakiś eksplorator, który szukał przejścia z Golden do Revelstoke i dalej. I wtedy to musiało być czadnie. Nie było drogi, nie było nic. To trzeba było takim lasem zajmować. Ale tutaj owadów na szczęście nie chlają. Komary czy to muszki, ale nie chlają. Czytałem właśnie w recenzjach, że dużo robactwa. Pierwszy punkt widokowy. O! Widać drogę, którą przyjechałem. Ona się jeszcze dalej ciągnie tam do góry. O! A ja tutaj na zakręcie... A ja na zakręcie mi wysadził i gdzieś tam. I tam zacząłem, stąd zacząłem. Ej, szybko idzie. Niecały kilometr, 900 metrów, 17 minut, czyli kilometr 20 minut. I cały czas na razie pod górkę, a później już mówi, że będzie ten. Spoko. Nawet bardzo spoko.
Ten szczyt, zapomniałem nazwy, on jest ciut wyższy niż ten Mount Hope. Też bym może na niego wszedł, ale tak pisali w recenzjach, że czasami się robi dwa szczyty w jeden dzień. No zobaczę, jaka sytuacja będzie, nie? To jeszcze jednak rowerem trzeba wracać. Będzie z górki, ale trzeba będzie powoli jechać, bo trzeba będzie uważać. Ja już niedaleko. To jest pierwszy etap wspinaczki. Teraz będzie chyba wzdłuż tej góry. I tam jest szczyt. Widać. Na razie mi wychodzi przeciętnej 2,8. Ale tutaj już będzie lepiej, bo będzie chyba po płaskim. O, internet łapie, proszę. Tak idę, robię szum i raz na jakiś czas walę taki tekst. Misiu, proszę nie panikować, jestem tutaj i jak gdzieś tam jesteś, to po prostu sobie tam bądź. Chodzi o to, żeby szum robić, nie? Raz na jakiś czas tak zrobię, szczególnie gdy mam słabą widoczność i jak taki strumień jakiś jest, nie? Patrzę cały czas na ślady, nie widać śladów, to widać po ludziach ślady. Szlak jest w miarę spoko teraz. Sądzę, że nadrobię trochę. I będzie ok. Z drugiej strony, jak już wejdę na sam szczyt, to będzie widać znowu Hope. Strumyk. I one tutaj mogą być. Ale ten pan powiedział, mówi, że rzadko widuje, a jeśli już, to na wiosnę, nie? Także. Powinno być ok. Powinno być. A jeszcze taka ciekawostka, dostałem to zlecenie na maila, bo teraz złapałem zasięg na chwilę. I dostałem wiadomość, że to powinno być załadowane na naczepie z trzema osiami. To będzie Canada Trip Only, bo z Winnipegu będę jechał na Montreal. Wow! No bo co? No bo tak, no. Wow, jakie widoczki, proszę. Jakie piękne widoczki. 2 km 45 minut. Jestem w połowie mojej wycieczki na tym szlaku. No, bardzo mi pomogło, że mi podwiózł. No, coraz wyżej, coraz ładniej. I wysoko są chmury, robi się pogodnie, także będzie na pewno przepiękny widok. Z tego, co widziałem na zdjęciach, to... Ale wiecie, zdjęcia to jedno, a zobaczyć to na własne oczy to drugie. I znowu w las. Dobrze, bo tam gorąco się zrobiło, tutaj się trochę ostudzę. No i znowu wspinaczka. Już daleko nie mam. Kilometr. Już trzeba uważać, bo się można zgubić ze szlaku. Taki fajny las się zrobił. Przerzedził się. Już widzę szczyt blisko. Także oczy otwarte, bo tutaj diabli wiedzą, gdzie trzeba się idzie, nie? No, są pomarańczowe te. Tutaj już widać drugą dolinę, gdzie jest miejscowość Hope. Hope jest gdzieś tam. No i tutaj ten szlak już taki jest mniej ewidentny, bo kończy się las, nie? Ale wszędzie są takie te wstążeczki, prawda? I tu widać, że chyba ludzie też układali trochę. Wow! Coś wspaniałego. Zobaczcie, tego wykarczowanego jest. Tego nie widać z dołu. Tam jakiś szczyt wysoki. To jest ten szczyt, który chyba widać ten. To są chyba Stany już. Ciężko powiedzieć teraz. Oj, co im wyżej, tym ładniej. Wow. Podobno przy ładnym dniu widać ocean i wyspy Vancouver. Zaraz się przekonacie, tutaj grzybów jest. Jakie ładne. O, ogromny urósł. Ciekawe czy zdrowy. Nie będę ich ruszał.
bo po co? Tak jest, nie będę brał stąd. Już się zmienia krajobraz. Las już bardzo blisko. Bardzo blisko. Coraz inna, coraz bardziej niska wegetacja. Zagbajca. Już niedaleko. Jest więcej niż 4 km, bo już 4 km mam. Godzina 45. No to tak, no. Tutaj ostatni odcinek to była ostra wspinaczka. No to tak będzie 2 godziny, no. Wow. Wow. Widać hope. Widać hope. Tak. Tam na dole widać węzeł. I ten biały punkt, to tam jest, tam te koparki były. I tam jest trójka, a tutaj widać, jak idzie Kokihala. Gdzieś tam zawija. Ale widoczek ładny, wow. Rzeka Kokihala jest tu, a droga zrobi taki łuk, a rzeka jedzie tam i tam są te tunele i tam jest ten wodospad, gdzie byłem. Wow, dobra, idę dalej, bo tu jest naprawdę fenomenalnie. Jest piękny dzień, piękny widok. Jedyne mniej ciekawe miejsce. Tutaj jak jest zima, to może być właśnie ślizgawo. Ze śniegiem, a teraz z tą wodą też. Wow. Te góry to są Cascades w Stanach. To są Stany. I to jest dolina, która odbija od Hope. I w stronę Stanów Dorab. Nie, coś wspaniałego. Obok tej sadzawki byłem. I tak szedłem tu, tam i gdzieś tutaj po tym wzgórzu. I tam za skarpę i tam jest droga, która wraca tak. Jestem na szczycie, proszę Państwa. Ciekawe, stacja meteorologiczna, że co? Wow, ale widok. Diabli wiedzą, co to jest. Proszę, jak pięknie. Widać Hope. Wow. Trackstopu to nie zobaczę, bo jest schowany. Za tą górą gdzieś tam. I tutaj widać most przez jedynkę. Dolina Fraser. A tam autostrada i gdzieś na Kokihale jedzie. Gdzieś tam. Wow. Zobaczcie. Jeszcze pójdę z tamtej strony dalej i zobaczyć ten. Zobaczyć, czy widać wyspę Vancouver. Daję sobie tutaj 15-20 minut. Zaraz otworzę browara. Ale widać, jak tam się dolina otwiera. I widać równinę, gdzie jest Chilliwack. I tak dalej. To są Stany już, nie? Te białe szczyty, Cascades, to są Stany. Tam są wyższe góry. A tam... Centralnie prosto, no to jest trochę takiego mgły. Centralnie prosto widać równinę. Chilliwack. Ale człowieka słychać tutaj, cywilizację, pociąg słychać. No. Mówię wam, jestem zadowolony. Cel osiągnięty. No i teraz piwo zwycięstwa. Estrella, pół litrowa, prawda? Odpocznę z 20 minut i wracam. Wchodziłem tutaj 2 godziny, to będę schodził godzina 45. Zakładam, że 2, ale prawdopodobnie krócej. No i zjazd rowerem, no to będzie z 1,5 godziny. Będę powoli zjeżdżał, żeby nie złapać gumę. To jest dobry wyjazd. A piwo jak smakuje? O! Do tego kanapeczka. Już druga, bo jedną zjadłem. I jeszcze mam orzechy słone. To jest ważne. Jak się pije dużo wody i płynów, to też trzeba trochę słonych rzeczy jeść. Widać, jak samolot leci. Jestem wyżej niż samolot.
No nic, cieszę się widokiem. No ale trzeba zacząć wracać. Na niektórych szczytach widać śnieg, szczególnie tam w Stanach. Trzeba wracać. Dobra, jest godzina. Nie wiem, schowałem telefon, jak zegarek mam tak to. No któraś tam jest, no. Po pierwszej. O 5:00 chcę być w traku. No i później trzeba już się przyszykować. Znaczy ja jestem przyszykowany. Fajnie. Nie będę w Stanach w tym wyjeździe. Dobra. Z schodu nie nagrywam schodzenia. Znaczy dopiero przy rowerku coś tam nagram. Zobaczymy, czy nikt mi go nie zakosił. Wracam dużo szybciej. To cały czas jest w dół prawie, że nie. Czasami się trafi ten moment, że trzeba iść z powrotem do góry. Ale ogólnie cały czas w dół. Szybko się idzie w dół. Szybciej. Jak ten strumyczek już minąłem, to znaczy jestem blisko. Mam już 9 km i 700-800 metrów. To już jestem prawie na miejscu. Teraz niedźwiedzi nie było. Cały czas trochę tam głośno pokrzyczę. I teraz kwestia jest, czy mój rowerek nie został odwiedzony przez jakiegoś niedźwiedzia albo człowieka. I trzeba zjechać do słońca, jeszcze jest wysoko. Jest chyba 3:00 po południu dopiero. No, schodzenie mi zeszło spoko. Szybciej. I teraz zjazd rowerem 9 km taką drogą. Taką se. Cały czas na hamulcu. Tam troszeczkę na początku będzie po płaskim, nie? No i jak już dojadę do asfaltu, to już będzie gitara. Udało się, wróciłem. Jeszcze nie do cywilizacji, ale wróciłem. Bo jakby ten rower tutaj stał, to też by się nic nie stało. Już tamten nie idę. A rower jest schowany tu. Jest czy nie ma? Jest. Dobra. Jedziemy w dół. Downhill na składaku. No będę powoli jechał i uważał na kamory. I powinno być ok. Zegarek mówi, że 900 metrów do góry było. Jednak tak było. 900 metrów do góry, 900 w dół. Ok. Teraz sobie ustawimy tryb zjeżdżania rowerem. I już. Powoli. Żeby nie złapać gumy, tfu. Tylko o to mi chodzi. Jest teoretycznie cały czas w dół, nie? Ja trzymam na dwóch hamulcach. Nie jadę szybciej niż 10-15. Teraz jest taki moment delikatniejszego zjazdu, ale później jest stromo tak, że muszę trzymać dwoma rękoma i nawet kamery do rąk nie biorę. Stanąłem na chwilę. Gorąca jest. Ale okładziny na składaku. Gdyby nie pomoc tego Jeepa, to bym prawdopodobnie był 3 godziny w plecy i bym się zastanawiał, czy iść na sam szczyt, czy nie. Nie, no może nie 3 godziny, 2 godziny w plecy bym był, nie? Jeżdżam bardzo powoli. Za tym zakrętem mnie wziął. To mnie podwiózł 5 km. No 5 km na piechotę to jest... To jest 2 godziny pod górkę, no. Całe gorące się boję, żeby mi opona nie pękła. Szlak by to... Dam mu trochę odpocząć. Ale to jest tak, że ja puszczę na chwilę i po prostu... Jak jest taki kawałek, co widzę, że jest lepsza nawierzchnia, nie? Bez kamorów, to wtedy się rozpędzam, ale czasami tak, no, tak jak teraz. Dobra, jeszcze z 4 km i będzie asfalt. Dobra, już słychać drogę. Teraz będzie jeszcze parę kilometrów nieprzyjemnych
autostradą, ale to jest ten. Co to taki szum? A to jest rzeka jakaś. Potok. Będzie nieprzyjemnie, ale będzie cały czas w dół, więc do pierwszego zjazdu i w chałup już odetchnę. No, składaczek odpukać, przeżył zjazd. Trail crew. Ten gościu, co mnie zawoził, też miał tak napisane na tym trail crew, czyli oni tutaj się nie wiem, czy oni szykują do wycinki, czy no nie wiem, trail crew. Jest ok. Dojechałem. Zaraz będzie asfalt i za pół godzinki jestem w domu na kółkach. Biorę prysznic i idę spać. I o 5 rano dzida do Coldstream, gdzie biorę, podejmuję gotową naczepę. Jutro muszę dotrzeć gdzieś do... no gdzieś za Calgary, no. Bo to jest rozładunek w nocy z środy na czwartek, nie? Także ja muszę tam do środy dojechać. Całkiem inna perspektywa tu na dole, nie? Na górze to ładnie wyglądało. I mówię wam, ja to chciałem zrobić w tamtym tygodniu na pauzie, a zrobiłem, w sumie wyszło jeszcze lepiej, bo zaliczyłem dwa szlaki i w sumie pogoda też była piękna. Udało się! Ci dalej tą górę klepią. Ona była bardzo wysoka. Właściwie nie wiem, na surowiec to biorą, czy chcą tutaj jakąś... nie wiem, co tutaj chcą zrobić. Się wyłoni góra, na której byłem. Tam był. Widać to te zielone słupy, czy co tam było. Ta konstrukcja. Teraz szybko przejechać obok tego czegoś i w dół teraz cały czas już będę miał. Aż do hołowa, później tylko kawałek do góry. Ale to już... dam radę. Kilka razy w życiu miałem taki sen, że jechałem rowerem autostradą i jechałem szybciej niż samochody. Szybciej nie jadę, ale 50 na godzinę, jak tam z górki było, było. Teraz będzie zjazd i już ten nieprzyjemny moment się skończy. Pod górkę było oczywiście wolniej, nie? No, jeszcze kilometr tej nieprzyjemności, ale z górki to fajnie. 35 na godzinę. I teraz jeszcze szybciej będzie, bo muszę złapać ręce, kierownicę dwoma rękoma. I jestem w Hope. Na zegarku złapałem top speed 60 na godzinę składakiem. To jest to. Taki to był typ hajku, proszę państwa. Wracamy do roboty.